Szanuj cudze poglądy i bierz je pod uwagę. To jak sprawa się zakończy jest charakteru przykładem. I dalej kiedy kłótnia to oburza upodobań, to nie chodzi o to kto dzisiaj bardziej się podoba. Czasem jest tak, że napięcie idzie w górę. Ludzie nie kierują się słowami, tylko bólem. Zamiast uspokoić myśli rzucają znów do ognia. I to taki szczurów wyścig, pewnie to każdego spotka. Kochana Polsko, szanuj nas mocno. To twoje dzieci, chcemy być dobrzy, a przede wszystkim lepsi. A zło bierz te pieści i zostawimy dla nas, bo tolerancja innych jest nam bardzo mało znana. Zaraz, przecież są też takie możliwości i są też tacy ludzie, którzy też pragną miłości. Możemy leczyć dziś to, co od wieków dolega. Wygramy z nienawiścią do drugiego człowieka.